gość Radia Zachód. Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Radia Zachód w studiu w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczęliśmy tutaj wewnętrzną rozmowę przed anteną o pogodzie, no bo popadało wreszcie, ale jak popada teraz w tych takich ostatnich dniach, to uciekać trzeba szybko. Wszystko się zazieleniło, ale te wiadra wody, które z nieba się rzeczywiście leją, to mogą przeszkadzać, ale susza była straszna. Dobrze, że te deszcze są krótko, takie bardzo napadające. W nocy niech pada, a w dzień chcielibyśmy, żeby było trochę więcej słońca, przecież wakacje. A pani zwraca uwagę na to, pani poseł, że na przykład co ludzie w internecie dodają, piszą w ogóle, jaka jest opinia o tym, jak są takie ulewne deszcze i jak tutaj centralną część Gorzowa zalewa, w okolicach Kłodawki, to jak pani to słyszy na przykład, że znowu zalało, to co pani sobie myśli? To sobie myślę, że to są skutki takiej beztroskiej trochę polityki betonowania w ogóle polskich miast, bo kiedyś zaczęła się taka moda i wieloletnie również zaniedbania, jeżeli chodzi o utrzymanie tych kanalizacji ściekowej, deszczowo-ściekowej i tak dalej, że ciągle mamy takie jakieś wąskie gardła, gdzie rzeczywiście ulice są zalewane. A argument taki, jak urzędnicy podnoszą, że to jest opad ponadnormatywny, jak to się ładnie nazywa, że jest, że no, obiektywnie patrząc, wydaje mi się, nie znam się, ale wydaje mi się, że rzeczywiście tak ulewnych, gwałtownych deszczy nie było w ostatnich latach. Rzeczywiście zdarza się, że nie jesteśmy przygotowani na odbiór aż takiej ilości wody. Jeżeli w jakimś w miarę szybkim czasie ta woda spływa, to musimy po prostu te chwilowe opady nagłe zaakceptować. To już są jakieś rozwiązania specjalistyczne. Ale zbiornik retencyjny w Parku Syweńskim w Gorzowie bardzo się przydaje na przykład. Niezwykle się przydaje i pamiętam, że taka inwestycja była niezwykle kosztowna, bo ona chyba kosztowała niemalże 95, może do 100 milionów złotych, bo zabrakło tam i była prawie w 100% finansowana też z budżetu państwa, chyba na początku 2016-2017. Mhm. Pamiętam tą inwestycję. Ale okazuje się, że to też nie rozwiązuje takiego właśnie problemu ulewnych deszczy, ale krok po kroku jest zdecydowanie też lepiej w Gorzowie. Nie narzekajmy, ale przestańmy też betonować wszystko dookoła. Mhm. Ewa Kopacz, była premier, na Twitterze pyta, czy wie pani, państwo wiedzą, gdzie Polacy jeżdżą na wakacje. Okazuje się, że nigdzie. W Polsce rządzonej przez PiS Polacy jeżdżą nigdzie. Dzisiaj już co czwarty Polak w ogóle nie jedzie na wakacje. Polacy pytani o powody takiej decyzji twierdzą, że nie mają na to pieniędzy. Nie ma co się dziwić. Największa od kilku dekad drożyzna wywołana przez PiS powoduje, że wielu Polaków nie stać na wakacje i na godne życie. To jest cytat. Tak mówi, czytając zza kamery, Ewa Kopacz. Ja mówię, takie są fakty, bo tak ten film wygląda. Jak pani się do tego odniesie, pani poseł? Powiem tak, że opozycja poszła na prawdziwe wakacje, to znaczy, że rozum śpi. I że w wykonaniu byłej pani premier, to jest coś niezwykle smutnego i żałosnego. I cała argumentacja nieprawdziwa, taka przesadzona, nie ma nic wspólnego też z rzeczywistością. Polacy jeżdżą na wakacje za granicę. Polacy wyjeżdżają nad morze. Mamy tu niedaleko nad morze i widzimy, jak jest obciążona Estrójka. Jeżdżą w góry, jeżdżą nad jeziora i na wakacje jeździ zdecydowanie więcej osób niż zarządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I proszę pamiętać, że takie wsparcie, jakie naprawdę mają emeryci, polskie rodziny, jakie działania podejmował antyinflacyjne, antydrożyźniane podejmuje polski rząd, to naprawdę w Europie, jak o tym rozmawiamy, a pani przecież poseł Kopacz jest w Brukseli, to doskonale widzi, że sytuacja Polski jest odmienna od wielu bardziej zasobnych krajów. Ale jak to jest, pani poseł? Tak z ciekawości pytam o taką czysto techniczną sytuację, że na przykład pani się spotyka z panią Kopacz w Parlamencie Europejskim, tak? Czy nie?
Nawet mieszkamy w jednym bloku, no ona trochę wyżej. Ale mówimy sobie dzień dobry i nie rozmawiamy. A nie rozmawiacie tak więcej? Nie specjalnie, nie. Aha, bo myślałem, że to jest tak, że tutaj na przykład nie wiem, rozmawiacie, co słychać, nie. A za chwilę... Okej. Dobrze, rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dlaczego teraz, w wakacje, przed wyborami, pani przywozi czek prezydentowi Jackowi Wójcickiemu na kwotę 1 658 117,06 zł? Po pierwsze, ten rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego, ale też budownictwa komunalnego dotarł nie tylko do Gorzowa Wielkopolskiego w kwocie, o której pan redaktor mówił, bo też takie wsparcie otrzymały Żary, gmina Międzyrzecz, czyli Nowe Miasteczko, akurat Nowe Miasteczko na budowę budynku i dostało kwotę ponad 2 400 000 zł. Łącznie do województwa dotarło ponad 5 000 000 zł. I to jest pytanie, jakby na które trudno jest, panie redaktorze, odpowiedzieć. Ja chcę powiedzieć wyraźnie, no rząd pracuje i realizuje swoje projekty, swoje programy przez 12 miesięcy. W polityce i w takiej pracy rządowej, no nie ma wakacji, nie ma takiego zastoju, a dla ludzi, którzy czekają na mieszkania, naprawdę nie ma znaczenia, że akurat są wakacje. To są bardzo dobre informacje. Dlatego, że na przykład w Gorzowie będą remontowane pustostany. To znaczy, że średnio 100 tysięcy na jedno mieszkanie, wyremontowanie jednego mieszkania, to znaczy, że pozwoli to na doprowadzenie takich mieszkań naprawdę do podwyższonego standardu, a wiemy, że pustostanów w wielu samorządach jest bardzo dużo. W całej Polsce niemalże 2 miliony pustostanów, podczas gdy mamy poważny problem mieszkaniowy, więc no każdy czas jest dobry, a w takim razie wakacyjny, żeby przywieźć takie dobre informacje, jest bardzo dobry. Jasne, że tak. No to poza sporem, że każde pieniądze zewnętrzne pozyskane przez miasto, to jest wartość dodana do budżetu, to poza sporem. 20 zdewastowanych pustostanów w Gorzowie będzie za te pieniądze modernizowanych. Natomiast pani poseł, jeżeli chodzi o aktywność samorządowców, bo pani podczas konferencji wspomniała, że no nie wszystkie samorządy chcą się pokazać, nie wszystkie samorządy chcą przyjechać, nie wszystkie województwa chcą przyjechać, bo żeby co, żeby się nie utożsamiać, czy o co chodzi? No to jest bardzo, bardzo różnie. Po pierwsze, część samorządów w ogóle nie aplikuje. No właśnie, nie wiedzą. Nie wiedzą. Być może jest też taka sytuacja, że zakres pracy inwestycyjnych jest tak szeroki, jest wiele takich inwestycji drogowych, że takie inwestycje trochę mniejsze, inwestycje na przykład infrastrukturę społeczną, bo jestem zaskoczona i trochę rozczarowana, że żłobki jednak nie, że środki, które były przeznaczone na żłobki dla województwa lubuskiego, nie zostały w całości wykorzystane, a uważam, że potrzeby są znacznie większe, że samorządy po prostu realizują wiele już tych inwestycji i być może nie chcą odłożyć to na czas późniejszy, ale też są samorządy, które po prostu też nie wiedzą, że można z tych środków skorzystać, bo jeżeli w zasobach komunalnych mam zdewastowane, zniszczone albo w niższym standardzie swoje zasoby mieszkaniowe i mogę na to otrzymać poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego środki, to czemu nie skorzystać? No to w jednym i drugim jest przypadku. Jest część samorządów bardzo aktywnych, część samorządów jest mniej aktywnych. A może urzędy są źle zorganizowane, są po prostu niewydolne, żeby obsłużyć? Wiadomo, no to na przykład prezydent Wójcicki wiele razy o tym mówił, bo zarzucano mu, że tyle remontów naraz, tu akurat chodziło o sprawy drogowe. On mówi, jeżeli są pieniądze, trzeba się po nie schylać, zacisnąć zęby. Trudno, mi się oberwie, ludzie mnie na ulicach będą tam, nie wiem, zaczepiać i mówić, że się przez miasto nie da przejechać, ale my to zrobimy, bo są na to zewnętrzne pieniądze. Może taka sytuacja być. Oczywiście, że zawsze mamy liderów, zawsze mamy takie wiodące, wzorowe samorządy. Ale Gorzów dobrze to wykorzystuje w takim razie? Wydaje mi się, że jeżeli Gorzów dostaje 1,5 miliona na remont pustostanów, że sięga po przeróżne środki, korzysta z miękkich też tych takich mniejszych projektów, to wydaje mi się, że oczywiście wszystkie możliwości, grosz do grosza i uzbiera się, że tak powiem, niemała kwota. Myślę, że realizuje to dobrze. Dobrze. Pani poseł. Ale chcę jedną rzecz też powiedzieć. Dlaczego może wcześniej ten program nie cieszył się też większym zainteresowaniem? Dlatego, że to minister Buda
dokonał zmiany polegającej na tym, że wkład zewnętrzny wynosi 80%, a przedtem wynosił 30% i samorząd musiał dać 60-70%. Dzisiaj musi dołożyć tylko 20% tych środków własnych, tak? Więc no, to powoduje, że samorządy są bardziej zainteresowane w tej chwili takim wysokim finansowaniem. No i mogę też powiedzieć, że we wrześniu będzie ogłoszona dodatkowa transza na ten cel. W tym roku na przykład wydano 1 350 000 000. A gdybyśmy zobaczyli, jak było finansowanie takiego programu, to trzeba by było jasno stwierdzić właściwie takiego projektu, takiego wsparcia samorządów. Do tej pory nie realizowano. To historia ostatniej kadencji, ostatnich 3-4 lat w tak wysokim zakresie, jak to się dzieje, że na to idą nie 40 milionów, jak kiedyś było, tylko środki w wysokości 1,5 miliarda, 800 milionów, tak było w ostatnich latach. To będzie ogłoszone we wrześniu, pani mówi, tak? Tak. A kiedy będzie ogłoszona lista Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, Senatu? No chyba tak, jak właśnie jak pan redaktor też powiedział, skoro mówimy o wrześniu, najpierw musimy poczekać na ogłoszenie terminów wyborów i to się stanie najpóźniej 14 sierpnia, bo taki jest termin i prezydent Andrzej Duda ogłosi wybory w konstytucyjnym terminie i musimy wykazać się tu trochę cierpliwością. Dopiero będzie kolejny etap tworzenia i prezentacji list do Sejmu i do Senatu. Wie pani co, pani poseł, ja rozmawiałem z kilkoma politykami Prawa i Sprawiedliwości, tak gdzieś w przelocie, no różnie tam. I tak podgadywałem trochę, tak na zasadzie między nami, co nic nie powiedzieli. Ale mało tego, mówią, że nawet pani nic nie mówi tam wewnętrznie. Listy są oczywiście w zaciszu gabinetu wstępnie przygotowywane, no ale tak jak powiedziałam, są obowiązujące terminy i poza Konfederacją, która tylko przedstawiła jedynki, nikt więcej nie przedstawił swoich list. Mamy swoją strategię wyborczą i mam nadzieję, a raczej przekonanie, że będzie to strategia skuteczna, która da nam po prostu zwycięstwo, więc każdy prowadzi swoje rozegranie. A propos zwycięstwa, na koniec naszej rozmowy, Mistrzostwo Polski w lekkiej atletyce to było zwycięstwo organizacyjne Gorzowa, bo to pierwszy raz taka historia sportowa się wydarzyła w mieście na totalnie zmodernizowanym stadionie, który był przedmiotem w zasadzie płaczu, kłótni. Mam na myśli stadion Przykraśnickiego, tam miał jakiś deweloper wchodzić, ale to było lata temu. Na szczęście udało się obiekt ocalić i, no i zrobić dobrą imprezę na dobrym stadionie. Ja mam wrażenie, że to jest nowy stadion na starym miejscu, bo on jest całkowicie zmodernizowany. Stadion, który ma długą historię, ale również historia Mistrzostw Polski w województwie lubuskim, czy kiedyś zielonogórskim, ma swój czas, bo ostatnio w Zielonej Górze w 68 roku były Mistrzostwa Polski, więc długo teraz lubuskie czekało na to, czy egzamin został zdany. No chyba każdy, kto był na stadionie przez te 3 dni, bądź oglądał transmisję sportową z Mistrzostw Polski lekkoatletycznych, widział, że zarówno pod względem sportowym lubuszanie, czy sportowcy też z Gorzowa lekkoatleci spisali się na medal złote i brązowe, ale tak logistycznie, organizacyjnie, to ma pan redaktor rację, absolutnie najpoważniejszy sprawdzian, znakomicie zdany, impreza, no nie widziałam żadnych jakichś błędów organizacyjnych. Oczywiście ona była organizowana przy współpracy, bo tu wiodący był Polski Związek Lekkoatletyczny, ale to wykonanie było też tu na miejscu. Oczywiście nasz ten okręgowy lubuski związek też był włączony. Muszę powiedzieć, że przyglądałam się z dużym uznaniem, jeżeli chodzi o sprawność funkcjonowania wszystkich służb, poczynając od tej strefy kibica, poprzez obsługę wejściówek, wpuszczanie, ochronę, porządkowanie urzędników, którzy no i ich byli zaangażowanie, byli kibicami, tak. Ale było widać, że ich to porwało. A wie pani o tym, że tam trzeba było tak stacjonarnie, nie
ma nagłośnienia i toalet takich dla sportowców, tam trzeba było to wszystko przywozić na te mistrzostwa, więc myślę, że dobrze by było, żeby tam w najbliższej perspektywie jednak miasto zadbało o to, żeby tam było stałe nagłośnienie i stałe toalety. No, ale organizacja takiej dużej imprezy pokazuje wtedy te niedostatki, jeżeli one się gdzieś zdarzają, i po to jest pierwsza taka impreza, żeby na drugiej, następnej już tego typu nie było. No, ale cieszę się, że Gorzów, który jest mocno usportowionym, sportowym takim miastem, z dużymi tradycjami sportowymi, otrzymywał organizacje ogólnopolskich, a może nie tylko, imprez, i czekamy, kiedy będzie oddana hala i kiedy będziemy mogli na tej hali oglądać widowiska sportowe, ale też nie tylko sportowe, bo ona będzie widowiskowo-sportowa. Jest już napis Arena Gorzów, widziałem na elewacji wczoraj. Dobrze wygląda. To czekamy wszyscy. Czekamy. Z niecierpliwością. I czekamy też będzie może powakacyjna niespodzianka. Czekamy też na dodatkowe pieniądze, których brakuje, żeby dokończyć budowę hali. Na pewno pieniądze się znajdą, nie widzę przeszkód, muszą, obiekt będzie... Z Urzędu Marszałkowskiego się znajdą, myśli pani? Tak. Jak raz dany milion ograny na 10 konferencjach, to dawno nie było żadnej konferencji, ale żartuję sobie, ale oczywiście wszystkie pieniądze są mile widziane, również te z Urzędu Marszałkowskiego, także liczymy, że będą może dodatkowe jeszcze. Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.